I feel honored to participate. Czuję się zaszczycony, że mogę uczestniczyć w tym seminarium i naprawdę wyrażam uznanie dla tej inicjatywy. Jak powiedział dziś rano profesor Luciani, tutaj w Rzymie opublikowaliśmy dwa dokumenty. Mam na myśli dokument przygotowawczy, który jest już przetłumaczony na język hiszpański i portugalski, oraz vademecum, czyli podręcznik słuchania i rozeznawania w środowiskach kościołów lokalnych. Miejmy nadzieję, że to będzie instrument, który pomoże kościołom partykularnym wprowadzić w życie tak zwaną fazę konsultacji. Proszę, gratuluję i zachęcam do udostępniania tych dokumentów. Muszą one dotrzeć do wszystkich ludzi, nie tylko do biskupów i duchowieństwa. Cóż, jeśli nie macie nic przeciwko, przejdę na język włoski, ponieważ przygotowałem swój wykład po włosku. Dlatego raz jeszcze dziękuję profesorowi Lucianiemu, który poprosił mnie o wystąpienie w tej sesji studyjnej. To okazja, dzięki której mam możliwość zwrócenia się do Was, drodzy bracia i siostry, którzy jesteście gronem ekspertów, dobrze zorientowanych w temacie synodalności. Fakt, że jesteśmy grupą, która już od dłuższego czasu działa w synergii, jest przykładem tego, jak w sferze teologicznej można zastosować zasadę cyrkularności, która pozwala każdemu kompetentnemu w pojedynczej dyscyplinie, egzegezie, teologii, historii, duszpasterstwie czy prawie kanonicznym, wnosić swój wkład w wizję całości. Wspomaga to ogromnie drogę ludu Bożego w czasach, w których wizja Kościoła synodalnego staje się coraz bardziej wyraźna w Kościele powszechnym. Chciałbym opowiedzieć o aspekcie, który jest mi szczególnie bliski w związku ze zbliżającym się otwarciem synodu, a ma związek z pierwszym, rozpoczynającym się etapem konsultacji ludu Bożego w kościołach partykularnych. Nie ulega wątpliwości, że chodzi o lud Boży, podmiot konsultacji. Chodzi o cały lud Boży. Nikt nie jest wykluczony. Formułą językową, która dobrze wyraża ten temat, jest formuła Universitas Fidelium, oznaczająca wszystkich ochrzczonych. Wszyscy wiemy, że Vaticanum Secundum stosuje tę formułę do sensus fidei, twierdząc, jak mówi Lumen Gentium, tutaj cytuję, ogół wiernych, którzy otrzymali namaszczenie Ducha Świętego, nie może zbłądzić w wierze i tę szczególną swoją właściwość ujawnia poprzez nadprzyrodzony sensus fidei, czyli nadprzyrodzony zmysł wiary całego ludu, gdy poczynając od biskupów, aż po ostatniego z wiernych świeckich, ujawnia on swą powszechną zgodność w sprawach wiary i moralności obyczajów. Papież Franciszek podejmuje tę doktrynę w Ewangelii Gaudium, argumentując, że lud Boży dzięki namaszczeniu Ducha Świętego jest święty, co czyni go nieomylnym in credendo w wierze. Bóg obdarza wszystkich wierzących sensus fidei, niejako instynktem wiary, który pomaga rozróżniać, co naprawdę pochodzi od Boga. Na podstawie tej obecności Ducha Świętego papież podkreśla, że każdy członek ludu Bożego jest aktywnym podmiotem ewangelizacji i nieadekwatne byłoby myślenie o schemacie ewangelizacji prowadzonej wyłącznie przez wykwalifikowanych członków, podczas gdy reszta wiernych byłaby jedynie odbiorcą ich działania. Questa
Ta uwaga odnosi się tym bardziej do synodalności. Trzeba przyznać, niestety, że synody w przeszłości również cierpiały z powodu takiego podejścia. Lineamenta, jeśli pamiętacie, były dokumentem, który dotykał meritum sprawy. Dokument przygotowawczy nadchodzącego synodu, nie wprowadzając takich ograniczeń, ustalił kwestię w ten sposób, aby lud Boży mógł się naprawdę wypowiedzieć i wsłuchać w to, co Duch mówi do Kościoła właśnie przez niego, przez lud Boży, który uczestniczy w prorockiej funkcji Chrystusa. Pokusą, której nie zawsze się udaje uniknąć ogłaszającym dokumenty, jest pokusa, by zająć miejsce ludu Bożego i mówić w jego imieniu. Zakładając, że się już wszystko wie, twierdząc, że oferuje rozwiązania bez konieczności podjęcia wysiłku słuchania. Tak było i być może nadal jest. Ileż to diecezjalnych, krajowych i kontynentalnych zgromadzeń, ileż to planów duszpasterskich upadło właśnie dlatego, że wnioski były już z góry napisane. Ponownemu odkryciu ludu Bożego jako aktywnego podmiotu w życiu i misji Kościoła, zaproponowanemu przez Sobór Watykański II, towarzyszy ponowne odkrycie przez Sobór pneumatologicznego wymiaru Kościoła. Słuchać ludu Bożego to rzeczywiście słuchać Ducha Świętego, tego, co Duch mówi do Kościoła. Wybór, by konsultować się z ludem Bożym, jest efektem tego ponownego odkrycia. Gdybyśmy nie mieli pewności, że Duch Święty przemawia do Kościoła i czyni to na mocy namaszczenia udzielonego w chrzcie, konsultacje zostałyby sprowadzone do badania opinii publicznej z całym ryzykiem wpływania na te opinie, typowym dla systemów politycznych opartych na reprezentacji. To od Ducha Świętego zależy współdziałanie, czyli zgodność w wierze całego ludu Bożego, co chcieliśmy podkreślić w dokumencie przygotowawczym. Współodczuwanie zależy od Ducha Świętego, który karmi i podtrzymuje nie tylko wspólną wiarę, zgodnie z sensem nadawanym przez Kościół, ale także wspólną drogę. Wiele rzeczy można by jeszcze powiedzieć o Kościele jako całości ochrzczonych, podmiocie sensus fidei, ale najważniejsza jest wola słuchania ludu Bożego. Jeszcze raz powtarzam, całego ludu Bożego. Zauważmy, że Sobór, cytując Augustyna, mówi, że universitas fidelium idzie od biskupów aż do ostatniego wiernego świeckiego. Co oznacza, że faza konsultacji obejmuje także duszpasterzy, którzy w tym kontekście są ochrzczonymi wśród ochrzczonych. Jak powiedział papież w przemówieniu z okazji 50. rocznicy synodu w 2015 roku, duszpasterze żyją w ten sposób wymiarem słuchania jako dyspozycji, która charakteryzuje moment konsultacji. Ale gdzie odbywa się to słuchanie? Jakie jest miejsce drogi synodalnej?
Odpowiedź wydaje się oczywista. Kościół. Ale ta bardzo oczywista odpowiedź kryje w sobie wiele pułapek i wiele luk. Chciałbym przeformułować to pytanie, mówiąc, jakie jest miejsce konsultacji ludu Bożego? Mam świadomość, że konsultacja jest tylko pierwszym momentem drogi, a nie całą drogą synodalną. Tym niemniej, nie byłoby podróży synodalnej bez tego pierwszego momentu założycielskiego. A synodalność odnosi się do ludu Bożego jako swojego podmiotu. Dlatego można by postawić pytanie w sposób jeszcze bardziej precyzyjny, mianowicie pytając, gdzie jest lud Boży? Klasyczna odpowiedź wyraża się w znanej nam wszystkim formule. Jeśli Kościół jest rozproszony toto orbe, to lud Boży przejawia tę cechę. Sobór mówi, że wszyscy wierni rozproszeni po całym świecie łączą się ze sobą w duchu, aby ci, co są w Rzymie, wiedzieli, że mieszkańcy Indii są ich członkami. Ale ten lud nie jest czymś nieokreślonym, bezkształtną masą. Ten jeden lud istnieje. Istnieje w kościołach i z kościołami partykularnymi. Jasno się do tego odnosi dokument Christus Dominus, który mówi, że diecezja jest portio populi Dei, częścią ludu Bożego, którą powierza się pasterskiej trosce biskupa, współpracującego z prezbiteratem, tak, aby ten lud zjednoczony i zgromadzony przez swego pasterza w Duchu Świętym poprzez Ewangelię i Eucharystię stanowił Kościół partykularny, w którym prawdziwie obecny jest i działa Kościół Chrystusowy, który jest jeden, święty, katolicki Kościół apostolski. Nie ma innego ludu Bożego niż ten, który żyje w każdej części portio populi ludu Bożego. Nawet ci, którzy należą do ruchów, zgromadzeń uznanych przez Kościół powszechny, nawet zakonnicy jako nosiciele charyzmatów, nie mogą lekceważyć tej zasady wcielenia. Gdyby żyli swoim charyzmatem poza lub obok kościołów, stanowiliby kościół równoległy. Zasada, która stoi u podstaw i reguluje to rozumienie ludu Bożego, została ustanowiona przez Sobór. Lud ten istnieje w kościołach partykularnych, bo Kościół istnieje w kościołach partykularnych. Nie ma kościoła poza tą zasadą. Powiedzmy sobie jasno. Paweł VI przypomniał o tym już w Evangelium Nuntiandi, kiedy powiedział, że Kościół powszechny w rzeczywistości wciela się w kościoły partykularne, stanowiące konkretne części ludzkości, które mówią danym językiem, które są ukształtowane konkretnym dziedzictwem kulturowym danej grupy ludzkiej. Otwarcie na bogactwo kościoła partykularnego odpowiada na specyficzną wrażliwość człowieka współczesnego. Paweł VI mówił, że Kościół nie jest sumą, federacją kościołów partykularnych, ale ich komunią. Kościół rozproszony toto orbe stałby się abstrakcją, gdyby nie nabierał ciała i życia właśnie poprzez kościoły partykularne.
tylko nieustannie poświęcając uwagę tym dwóm biegunom Kościoła, możemy dostrzec bogactwo relacji między Kościołem powszechnym a kościołami partykularnymi. Wszyscy jesteśmy przekonani o ogromnym znaczeniu tej zasady ustanowionej przez Sobór. Z drugiej strony, czego jesteśmy świadomi, reforma gregoriańska spowodowała, że Kościół skupił się wyłącznie na biegunie powszechnym, co, choć nie jest fałszem, wytworzyło formę usztywniania ciała eklezjalnego, zwłaszcza blokując relacje pomiędzy eklezja docens a eklezja dicens, czyli między Kościołem nauczającym a nauczanym. Cała aktywność skoncentrowana została w rękach tych pierwszych, redukując święty lud Boży do poddanych. W takim kościele sensus fidei był głosem biernym, dla którego konsultacja ludu Bożego polegała na pytaniu biskupów, co myślą wierni powierzeni ich duszpasterskiej pieczy. Alla loro cura pastorale. Z tego systemu pochodzi klerykalizm. I dziś, gdy ten system się kończy, widzimy też, jak trudne jest, aby ta mentalność obumarła. Broń Boże, abyśmy być może nieświadomie przenieśli ją na proces synodalny. Zatrulibyśmy obecną formę synodalnego stylu Kościoła. Sprawilibyśmy, że konsultacje zakończą się niepowodzeniem jeszcze przed rozpoczęciem. Faremo fallire ancora prima di avviarla la consultazione. Al contrario. Przeciwnie. I zawsze to powtarzamy. W Kościele, który jest ciałem kościołów, wszyscy są aktywnymi podmiotami drogi synodalnej. Słuchanie każdej części ludu jest słuchaniem całego ludu Bożego. W Kościele, który jest rozproszony po całym świecie, konsultacje ludu Bożego powinny odbywać się w codziennym trybie, bowiem to właśnie tędy kroczy Kościół. Istnieją również inne formy uczestnictwa w konsultacjach. Konstytucja apostolska Episcopalis Communio przewiduje takie formy i wymienia je w artykule 6 dla zakonów, stowarzyszeń, ruchów oraz dykasterii kurii rzymskiej. Konstytucja apostolska gwarantuje wszystkim możliwość udziału w konsultacjach i ma to potwierdzenie w artykule 7, gdzie mówi o nienaruszalnym prawie indywidualnych i zrzeszonych wiernych do bezpośredniego przesyłania swoich wkładów do Sekretariatu Generalnego Synodu. Jedną rzeczą jest prawniczy sposób rozumowania, a zupełnie inną rzeczą jest rozumienie drogi synodalnej, opartej o model Kościoła zakorzenionego we wzajemności. Va detto con onestà che in un cammino di chiesa. Trzeba uczciwie powiedzieć, że w refleksyjnej drodze Kościoła, także posoborowej, wiele podmiotów działało na podstawie niejako wynikającej z samozrozumienia zakonów żebraczych z czasów średniowiecza, powołujących się na oryginalność własnego charyzmatu. Jednakże, jak wiemy, nie istnieje Kościół charyzmatyczny w odróżnieniu od Kościoła hierarchicznego lub Kościoła ludu. Charyzmat nie jest darem, który oddziela, ale który konfiguruje kogoś w Kościele.
zwłaszcza jeśli jest to charyzmat zbiorowy dla dobra wszystkich. Charyzmat jest darem, który ubogaca Kościół. Rozumiem, że ktoś chce podkreślić swoją specyfikę do tego stopnia, że chce wnieść swój własny wkład w konsultację. Jest to możliwe ze względu na prawo do określonej funkcji. Najbardziej oczywistym przypadkiem są dykasterie kurii rzymskiej, które oferują swój wkład ze względu na szczególną pozycję, jaką zajmują w Kościele. Jednak oddzielenie własnej konsultacji od konsultacji ludu Bożego oznacza zubożenie obu odpowiedzi. Significa impoverire ambedue le risposte. Konkludując, oczywiste jest, że sekretarz synodu powie o wszystkich wkładach. Ale równie oczywiste jest, że jako sekretarz generalny wierzę w dojrzewanie prawdziwej drogi synodalnej, która nawet podczas konsultacji potrafi się przejawić jako prawdziwa droga wszystkich, każdego z własnym darem, którym może się dzielić z innymi. W ten sposób dokonuje się konsultacja. In questo modo si fa la conspirazione. Jeśli wszyscy będą uczestniczyć w konsultacjach w poszczególnych kościołach, dzieląc się doświadczeniem słuchania siebie nawzajem, to nie tylko cały lud Boży zostanie skonsultowany, ale wszyscy będą się uczyć od siebie nawzajem i wkład, który będzie pochodził z kościołów lokalnych, będzie bardziej adekwatną manifestacją sensus fidei, sensu wiary. Ponieważ przedmiotem zainteresowania będzie naprawdę całość ochrzczonych. Dziękuję.